Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i witam was w 12 odcinku Gothic 2 Tajemnice Jumanji. Jest to prawdopodobnie ostatni odcinek z tej serii. Mamy teraz do zbadania dwie wysepki, moi drodzy. Te wysepki, na których już dawno temu byłam. Z tymi przepięknymi filarami. I z tymi przepięknymi wrogami, których tam spotkaliśmy. Najpierw popłyniemy na tę wysepkę. Mamy kluczyk. Jest duża szansa, że klucz będzie pasował do obydwu skrzyń. Albo przynajmniej do jednej z nich. Także zaraz się dowiemy wszystkiego. Będziemy się dostawali do tej jaskini, która jest objęta, która jest w sumie zamknięta po prostu. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Podejrzewam, że to będzie ta wysepka, nie tamta druga. No bo tutaj jednak był silniejszy przeciwnik, którym był... To jest jeszcze w ogóle inna wysepka, ja na niej nie byłam chyba. Przynajmniej tak wygląda. Dokładnie, na tej jeszcze nie byliśmy, moi drodzy. Melon, cześć. Bo nie kojarzę sobie tego jeziorka tutaj. Dobra. Czyli na tej nawet nie byliśmy. Mamy złoto i rozdarty zwój. Stary klucz, czyli ten jest do kolejnej. Czyli rozumiem już, jak to będzie wyglądało. Są trzy rozdarte zwoje, są trzy wysepki i trzy kufry. Płyniemy w takim razie teraz na kolejną wysepkę. Mamy jeszcze dwie. Tamtą, koło tego zatopionego statku, gdzie był szkielet goblin, i ostatnią, gdzie mieliśmy aligatora, z którym sobie też ledwo poradziłam za pierwszym razem. Także co? Także zaraz zobaczymy, jak to będzie działać wszystko. Mamy pierwszą część zwoju, podejrzewam, że znajdziemy właśnie te rozdarte zwoje i później oddamy Hypartusowi to, żeby on to poskładał. I z tego nam wyjdzie jakiś tajemniczy manuskrypt, którym pewnie otworzymy przejście. Dosyć typowa sprawa. Ale mi to nawet nie przeszkadza za bardzo. Kurde, już dla was nagrywam chyba z 5 godzin. Albo ze 3, już tak mi w ustach zaschło. Bo nagrywam dla was wszystkie odcinki teraz w sumie pod rząd. Bo chciałam już skończyć tą modyfikację. Zastanawiam się, co wezmę sobie na kolejny ogień. Zobaczymy. Myślę, że tym razem jakiegoś moda do Gothica 1, bo teraz to już jest trzeci do Gothica 2, z którym się mierzymy. Na jedyneczki dawno nie było. Widzę, że tutaj się też porespiło co nieco. Jest duża szansa, że porespiła się krwiopijca. I szkielet goblin jeszcze jeden. Zaraz się dowiemy. Tak, zrespił się na szkielet goblin. Stałeś się silniejszy, no dzięki bardzo. Oczywiście ten wysypkowy grzybek nadal tutaj jest. Mamy kuferek. 100 sztuk złota, rozdarty zwój. I kolejny stary klucz. No i mamy przed sobą ostatnią z wysepek. Podejrzewam, że tam pojawił się kolejny... aligator. Aligator już nie jest problemem. Podejrzewam, że gdybym tutaj wcześniej nie przyszła, to miałabym właśnie dwa szkielety na twarzy, a tam dwa aligatory. Ale ponieważ już jeden jest martwy, to tutaj się nam też tylko jeden pojawił. Bo tutaj się chyba co rozdział respiły te potworki, więc tak to wyszło. No dobra. Szkoda, że nie było żadnego teleportu szybszego jakiegoś. Ale mamy trzy szybkie śledzie. Teraz trzeba o tym pamiętać, w sumie, że one są. Także z tej wysepki od razu pobiegniemy do Hypartusa. No i zobaczymy. Tam jest znowu krwiopijca i podejrzewam, że aligator kolejny.
Dokładnie, mamy pana aligatora. Zapiszę się, bo dawno nie robiłam zapisu żadnego. Cześć. No i dobra. Mamy kuferek. Mamy złoto i rozdarty zwój. Świetnie. No dobra, w takim razie... Teraz sobie podpłyniemy do brzegu i pobiegniemy do naszego mistrza. Do naszego druida. Przy okazji może jeszcze sobie tutaj podekspiłabym, bo tutaj jeszcze jakieś ścierwojady zostały. Ale w sumie, czy opłaca nam się? Już nawet nie mam za bardzo w co rozdawać punktów. Także po prostu machniemy sobie szybkiego śledzia. I biegniemy. Już te kokosy, już to wszystko, to już mnie nie interesuje. Te aligatory, te topielce, tu już wszystko jest praktycznie wybite. Doświadczenie już się nam za bardzo nie przyda. Przynajmniej ja tak sądzę. Bo ani już w siłę nie będę dawać, ani już nie będę dawać w broń jednoręczną. Także... No, a łuków i zręczności nie mam po co rozwijać. W sumie zręczności nie wiem, czy mógł mnie ktoś uczyć, nie pamiętam. Wytrzymałości dalej się nauczyć nie możemy. Także zostawmy sobie to w spokoju. Cześć, Hypartus. Znalazłem te trzy skrawki. Tak, wyglądają na zaklęcie. Mógłbym je napisać na nowo. Ile masz czasu? Potrzebujesz? To stary, całkowicie nieznany dla mnie język, którego jeszcze nie tłumaczyłem. Myślę jednak, że rano będzie gotowe. W porządku, w takim razie odbiorę go jutro. Tutaj masz te kawałki. Dobra, to ja się prześpię u ciebie w łóżku w takim razie do rana. I co? Zaklęcie jest gotowe? Tak, proszę. Dobra. Jeszcze mamy chwilowo szybkiego śledzia. Także no co, lecimy. No, coś mi się wydaje, że tam już nie będzie tak prosto w tej jaskini. Ale no nie miałam chwilowo możliwości zdobyć innej, lepszej zbroi. Także no... Radzimy sobie z tym, co mamy, prawda? Miejmy nadzieję, że tam nie będzie nic strasznego jakiegoś, ale mamy też teraz lepszą walkę bronią, to się liczy w sumie. Tak naprawdę. A nie to, jaką mamy zbroję, bo wydaje mi się, że zbroja nie ma tutaj nic do rzeczy. No, hop. No i dobra. Czy ja mam użyć przemiany w chrząszczyka i gdzieś tutaj przejść? Dobrze rozumiem, czy nie? Wiadomość, trucizna, nadzorca, a co to jest? Aha, dobra, wiem co to jest. Tak, wygląda na to, że to jest przemiana w chrząszcza. Także spróbujmy się gdzieś tu. Przedostać? O, proszę. Nie wiem, czy ja to dobrze robię. Mam wrażenie, że nie. No chodź, panie chrząszczu.
Wiecie co, może się wczytamy, ja się przyjrzę bardziej tym drzwiom. Może inaczej, co mówi mi dziennik? Hiparto stworzył nowe zaklęcie, powinienem użyć go na płaskowyżu przy wejściu do jaskini. No dokładnie, czyli tutaj. O, tu jeszcze jeden samorodek złota. Dobra, wykopię go jeszcze. Aha, jak to nic nie zostało? Przecież nie kopałam tego, tylko tamten. Jak ja mam tutaj przejść? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, no jeszcze raz. Najwyżej po prostu... Bo coś tu się ewidentnie popsuło, ja powinnam tędy móc przejść, a... Nie dało się przejść. Ja czegoś nie rozumiem, bo ja tu powinnam... Aha. Dobra, czyli powinniśmy tak jakby przejść tym chrząszczem dosyć daleko. Wiecie co, to głupie, no ale... Zrobimy to tak. Ale w tą stronę miałeś przejść, dokładnie. I tu się zmienimy w chrząszcze, tak jak powinniśmy, bo coś tu się dziwnego dzieje. I teraz szóstkę. Aha, bo ja się tak jakby tak zapisam, dobra. Okej, tu jest nowa lokacja, tak jakby. Okej, moi drodzy, jestem tutaj w środku. Zabiłam jednego szkieleta. Niestety musiałam się z wami spotkać dopiero teraz, bo coś tu się tutaj naprawdę nieźle popsuło. Wiecie co, ja myślę, że ja te smocze korzonki mogę sobie zjeść na spokojnie. Po prostu to zrobię. Gra mnie ogólnie wywaliło, także dziwne rzeczy się naprawdę tutaj działy przed chwilą. No nie wiem, chodźmy w takim razie na górę. Ta lokacja jest jakaś dziwna, ja trochę nie rozumiem, jak ona działa, bo... Tędy jakby przyszłam. Aha, dobra. Okej, teraz chyba jesteśmy we właściwym miejscu. Nie wiem, jak ja potem wrócę też, ale to już inna sprawa. Czy to jest poszukiwacz? Mroczny strażnik. Odłóż broń! No proszę, jednak może. Cześć!
Witamy w podziemnym świecie. Co ja widzę? Balima Agara Antura. Otwórz broń! Nie wiem, czy to tak miało być, ale jestem szkieletem. O co tu chodzi? I nie mogę szybko biegać. What the fuck? Okej. No i nie wiem, nie mogę szybciej iść. Nie wiem, co tutaj się za bardzo stało. Ale nagle mnie zmieniło w szkieleta. Kojarzę tę mapę. Oczywiście to jest mapa już wszystkim chyba znana. Jest wykorzystywana w wielu modach. Naprawdę wielu. Mogę się wyleczyć normalnie? Mogę, czy tak jakby jestem sobą. Ale tak jakby niekoniecznie. Bo to tak miało być akurat. No, nie wiem. Ciekawa sprawa. Gorzej, że nie mogę szybciej iść. Okej, tutaj coś mamy. Pozbieram sobie to. No dobra, no to idziemy. Widzę, że w sumie skokami będzie szybciej. Ale no nie pospieszajmy gry. Skoro mam iść powoli, no to pójdę. Okej, no ciekawe co teraz. Czemu ja mam kuszę? Ktoś mi to wytłumaczy, a nie mój łuk? Aha, bo kusza jest niby mocniejsza. Tutaj jest jakiś szkielet. Sądzę, że mam gdzieś dziurę, z której przecieka wszystko, co wypiję. Okej. No już. No proszę, jednak można. Tu jest kolejny szkielet. Widziałeś gdzieś Kaja? Wygląda zupełnie jak ty. Okej, coś dziwnego się tutaj dzieje. Jesteśmy szkieletem, jesteśmy duchem. Tu jest jeszcze jeden gościu, który robi tutaj coś w polu. Nie masz przypadkiem jednego palca za dużo, co? Nie, nie mam. Zastanawiam się tylko, dlaczego ja nie mogę biegać, no ale okej. Tutaj jest coś dziwnego. Jakaś dziwna aura. Zombie wstaje. A to Mark! O co tu chodzi? Arnonym, tu leżą moje kości, życzyłbym, aby także twoje.
Mardę, chciałbym dostać się na odwyk z ciasteczkowym potworem. Ksyklon, jak ja się tutaj znalazłem? Mont Kalp, nie dadzą rady nas wszystkich zabić. Jeum Fahrer, niedługo wrócę. Ekstrakt leczniczy. No, przepraszam. Walną mnie dosyć solidnie. I ostatni, Andrew 77. Wyświnie. No, jeszcze jeden strzał. Okej, no nie powiem, to miejsce jest bardzo dziwne. Strzała. Pęk strzał. Mikstura. Tutaj mamy szkieleta. Okej. Tajemniczy klimat, bardzo. Okej, wychodzimy. Może ja sobie broń wyciągnę od razu. Trochę szybciej idę z bronią. No, sporo szybciej w sumie. Zostaw mnie w spokoju, muszę znaleźć mojego zęba. Okej. Dobra, idziemy w takim razie na górę. Tu jest kolejny szkielet, który sprząta. Powiedz, widziałeś gdzieś mój duży paluch? Nie, nie widziałam. Nie wiem, czy po drugiej stronie też były szkielety. Tak, były. Ale już mi tam nie chcę do nich iść, bo tutaj jest to przerąbane. Znowu ty. Stać! Mogę przejść? Tylko spróbuj, brama jest zabezpieczona magią, tylko strażnicy mogą wejść. Okej. Nie wiem, czy ja powinnam to robić. Wstęp tylko dla strażników. Okej. Gdzie leżał mój kciuk? Dostęp do jaskini. Chyba to stworzył nowe zaklęcie. No nie wiem, co ja mam powiedzieć. Może nie powinnam gościa zabijać, co? Raczej nie. Jakim cudem jestem znowu sobą? Coś dziwnego się tutaj stało.
Nie wiem, czy powinnam go zabijać, czy nie. Coś naprawdę dziwnego się tutaj dzieje. Człowieku, co za praca kości? Tu jest jeszcze jeden kolega. Urocze zombie, oczy się radują. Chciałbym im odpowiedzieć. Dobra, to co ja mam teraz w sumie zrobić? Tylko strażnicy mogą wejść, tak? Och, człowiek, moje gardło jest takie suche. Nie mam pomysłu, moi drodzy, co my możemy zrobić. Najgorsze jest, że nawet nie mam żadnego nowego wpisu w dzienniku. Może tutaj są jakieś przełączniki na tych filarach? Bo widzę, że jak chodzę bokiem, to chodzę szybciej. Także korzystajmy z tego. No, nic tutaj nie ma. Może na tych coś będzie. No nie za bardzo. O kurde no. Jak ja mam niby zostać strażnikiem, no? Nawet nie mogę z niego szaty zdjąć. Co by tutaj zrobić? Nie wiem, przejdźmy tak przez cały ten korytarz. Kurde, no. Też coś całkiem spieprzyłam. Kurde, no i co ja mam zrobić? Myślałam sobie, moi drodzy, że to będzie ostatni odcinek, ale wygląda na to, że nie. Myślę, że się z wami tutaj pożegnam i poszukam co nieco na jakichś solucjach czy coś, co by tutaj zrobić. Bo nie mam pomysłu. Także do usłyszenia. Cześć.